Ksiądz Krzysztof Bielawny. Niepodległość wyszła z Gieczwałdu. Rozdział 7. Budzenie polskiej świadomości narodowej. Polacy powstają z kolan. Pragnienie odzyskania wolności i uwolnienie się spod jarzma zaborców było ogromne wśród Polaków. W podsumowaniu roku 1878 odnajdujemy porównanie sytuacji Polaków do dziejów Izraela, który znalazł się w niewoli. Wielu oczekiwało Mesjasza, który wyprowadzi naród do wolności. Inni zaś w objawieniach Matki Bożej w Gieczwałdzie dopatrywali się jasnego wsparcia nieba dla udręczonych Polaków. Autor, podsumowując mijający rok, pisał: myśl sprzymierzenia sobie zdrowych szczepów słowiańskich bierze dzisiaj górę, a z niej wyłania się uznanie potrzeby odbudowania Polski. Już nie jeden marzy, że bliskiem jest wystąpienie nowoczesnego Cyrusa, który by skruszył potęgę ciemiężców i wypuścił lud wybrany z domu niewoli babilońskiej. Inni znów z tego, że przy Matce Boskiej w Gieczwałdzie aniołowie nieśli koronę i berło, wróżą, iż bliskim jest czas, w którym królowa korony polskiej na nowo położy na głowę koronę i ujmie berło w dłoń swoją. Autor konkluduje, że jeśli dokona się zwrot na lepsze, to za przyczyną sił nadprzyrodzonych. Thank you.